Witam na kanale Dom Zapłucony, z tej strony dyrektor. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o hydraulice. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, jak wykonaliśmy ten etap budowlany, zapraszamy na budowę. A więc zaczynamy! Jeżeli chodzi o zaoszczędzenie pieniędzy, możemy to wykonać chociażby przez to, że do wszystkich rozciągania rur możemy skonstruować taki najprostszy stolik. Jak go zrobić? Proszę Państwa, normalne, zwykłe, no może być stare, nie pamiętam jak to się fachowo nazywa, nóżka? Nóżka od krzesła biurowego, a jeżeli się pomyliłem, to gdzieś tutaj pojawi się prawidłowa nazwa. Miałem akurat kawałek OSB przykręcony do tego krzesła. Dwa pałąki, które przytrzymują cały zwój rury i już pokazuję. O co chodzi w tym stoliku? Nie nagrywaj, tylko twarzy. Więc o co chodzi? Po prostu przy rozciąganiu rury stolik się kręci i dochodzi do możliwości jej wyprostowania tej rury. W momencie, kiedy tego nie mamy, to mogę Państwu zagwarantować, że stanie się takie coś. No, i sama przyjemność to rozplątać. Na nasz dom i na naszą instalację hydrauliczną, którą zastosowaliśmy, system PEX z rozdzielaczem, nie trójnikowo, tylko z rozdzielaczem. No, bardzo fajny system, jeżeli chodzi o pracę. Bardzo mi się fajnie pracuje, jeżeli ten zakres musiałem wykonać. Pewnie Państwa zastanawia, ile rury nam tak naprawdę poszło, bo projekt projektem, życie życiem. Na chwilę obecną to jest druga rolka PEX-u, czyli rolka ma setkę, tutaj nam została połowę, gdzieś około 150 metrów PEX-u 16 poszło nam na rozprowadzenie wody w całym domu. Zakończona jest praca, jeżeli chodzi o rozłożenie PEX-u. Teraz tylko i wyłącznie zostały nam jeszcze podejścia. Jaką rurą robię podejścia? Niekoniecznie musi to być we wszystkich projektach. Najbardziej zalecane i ja się akurat do tego podpisuję, to jest PEX 32, czyli ja będę miał 4 podejścia PEX 32 puszczone w odpowiednie miejsce w kotłowni. Dzień dobry, proszę Państwa. Kilka słów o instalacji hydraulicznej. Działamy sobie tutaj cały czas, jeżeli chodzi o zakres tejże skrzynki. Wymiary skrzynki zostaną dla Państwa pokazane, cenę również pokażę. Wszystkie tutaj rozdzielacze mamy firmy Herca. Bardzo rzetelna firma, bardzo fajnie się ją montuje. Jeżeli chodzi o grubość rozdzielnin, jest to 3/4 cala. Nie chciałem calowej specjalnie, z uwagi na to, że przewodów jest niezbyt dużo. Jeżeli chodzi o sekcję zimnej wody, kończymy temat. Sekcję ciepłej wody, kończymy temat. Proszę nie zwracać uwagi jeszcze na tą ubytek, bo oczywiście zostanie to wszystko przycięte i jeszcze zaizolowane. Głównie jeżeli chodzi o izolację, oczywiście zajmujemy się czerwonymi, czyli ciepłą wodą, bo zimna, nazwijmy, że nie musi mieć takiej osłony termicznej, oczywiście jak ciepła. Kwestia cyrkulacyjna, kwestia wody z deszczówki. Będziemy wykorzystywać w swoim domu właśnie taką wodę. Woda będzie zasilała nam sedesy. Proszę Państwa, dlaczego są dwa jeszcze dodatkowe? Przyszłościowo zobaczymy po prostu, jak będzie się rozwiązała kwestia sedesowa. Zawsze możemy poprowadzić rurki, co zgodnie z prawidłami możemy zasilać taką wodą? Pralkę.
Proszę Państwa, to jest najbardziej miękka woda, jaką w ogóle znamy i możemy używać w gospodarstwie domowym. Miękką wodę, która jest w deszczu, którą możemy sfiltrować odpowiednimi filtrami, możemy wykorzystywać wszędzie. Jeżeli chodzi o to, miejsce położenia rozdzielni jest praktycznie ściana za łazienką, więc możemy sobie pozwolić jeszcze na dużo, dużo możliwości. A jak to zrobić? Jeżeli nie będę chciał kuć, ale niszczyć, możemy to zrobić w swojej własnej rozdzielni. Robię po prostu tutaj kąt, wyprowadzam i dołączam się do na przykład już swalnej pralki. Czyli tutaj sobie mogę pokombinować. Taki bypass, jednym słowem. Czy ten bypass będę robił? Wszystko się okaże i czas pokaże, czy jest taka potrzeba, czy nie. Jedna rzecz mnie, bo pierwotnie było to tutaj podłączone, przyszła szefowa, powiedziała, że nie chciałaby tak ryzykować, jest to pranie. Argumenty do niej nie przemawiały na moją korzyść, dlatego postanowiłem zasilić to w ten sposób. Na szczęście rurka była na tyle duża, że sobie mogłem pozwolić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie montażowe, mi usytuowanie tej skrzynki, tej rozdzielni zostało zrobione już na etapie projektowym. Nie zmieniałem tej kwestii, chociaż powiem Państwu, bardzo bym się jeszcze raz zastanowił. Tą rozdzielnię z racji, co przemawia za tym, żeby jednak nie zmieniać tego położenia, a co przemawia, żeby położenie zmienić. Jeżeli chodzi o zmianę położenia, zrobiłbym to w kotłowni na tamtej ścianie. A dlaczego? Nie doszłoby do skrzyżowania montażowego. Nie byłem w stanie nic więcej zrobić. Muszą się skrzyżować przewody, co nie jest właściwe, jeżeli chodzi o proces hydrauliczny. Zgodnie z sztuką hydrauliczną musiały się skrzyżować z uwagi na właśnie tą deszczową i instalację. To ona mi tutaj spowodowała największe problemy, bo się skrzyżowały. Dwa, jak Państwo widzą, cyrkulacja. To jest drugi, który nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Każdy kolejny już praktycznie jest na swoim miejscu, już nie powoduje aż tak dużo zajść. Z czym to się wiąże? Będę musiał bardzo mocno uważać, żeby po prostu na miejscu, gdzie będzie podłoga docelowa, gdzieś mniej więcej na tej wysokości, nie wychodziły rurki poza długość szafki, czyli jeżeli szafka tu się kończy, to żeby te wszystkie rury były schowane. A co będzie powodem? Co się stanie, jeżeli tak nie będzie? Po prostu będzie zmęczenie materiału. Naciskanie cały czas na rurki poprzez posadzkę może spowodować do jej uszkodzenia. Jeżeli chodzi o podejścia, jak Państwo widzą, są cztery. Raz, deszczówka, ciepła woda, zimna woda, cyrkulacja. Cyrkulacja potrzebuje jeszcze miejsca na pompę cyrkulacyjną, którą będziemy zastosować w tym miejscu. Pompa cyrkulacyjna będzie zasilana przewodem z tego miejsca. Tutaj przypomnę, mam jeszcze bypass do piecyka na prąd. Jeszcze tutaj mogę Państwu pokazać przewód siłowy, który będzie zasilał drugi przewód siłowy w kotłowni na wszystkie inne potrzebne rzeczy, które będzie wyprowadzane na drugą stronę w późniejszym okresie. Rura podłączeniowa. Proszę Państwa, szukałem bardzo dużo informacji na temat tego, jakimi rurami należy podłączyć taką rozdzielnię. Znalazłem oczywiście dwa wymiary, 32 mm grubość rury albo 25 grubość rury. W przypadku mojej wykorzystałem kalkulator na stronie internetowej producenta i jednoznacznie te zapotrzebowanie, jeżeli wszystkie by się włączyły naraz, pobory wody, czyli na przykład wszystkie zlewy by musiały być działały, nie wiem, jest impreza i dużo ludzi akurat korzysta z łazienek, szefowa korzysta z zlewu i dodatkowo włączyła pranie, zasilanie musi mieć naprawdę dosyć spory przepływ moim zdaniem, dlatego wykorzystałem rurkę 32. 32 będzie ona prowadzona pod punkt ujęcia wody, czyli tutaj jeżeli chodzi o zimną wodę oczywiście jest w tym miejscu, a jeżeli chodzi o punkt ciepłej wody będziemy mieli tu, czyli gdzieś mniej więcej na tej wysokości będziemy robić CWU, chyba proszę Państwa, że zmienię ten projekt i będę miał CWU w
buforze, który będzie za tym winklem. I tutaj mam problem. Na tym etapie nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, który wariant wybiorę. Dlatego poprowadzę rury. Na razie najdalszy punkt. Jeżeli będzie tu za winklem, położę to na posadzce i się wezmę wtedy rury PE32 i się w taki sposób tutaj dołączę do tej wody. Na razie lepiej rozłożyć więcej i modernizować to, niż zrobić za mało, a później mieć naprawdę duże problemy, bo tak naprawdę tutaj ta w posadzce nawet będę mógł wybruzdować, położyć PE i później to zapiejnować, ładnie kafelkami obrobić, niż żeby to zrobić w taki sposób. To jest mój punkt widzenia. Złączki są to złączki do peksu z gwintem 3/4 na 16. Bardzo dobrze się na nich pracuje, łatwo się montuje. Teraz przede mną kwestia montowania zimnie wody, czyli podchodzimy tutaj, musimy załamanie odpowiednie zrobić. Jest tu dużo pracy. Używam do tego sprężyna na 32. Zobaczymy, jak mi się uda wykonać tą pracę. I po wykonaniu pracy oczywiście dla Państwa to pokażę. Może nawet to nagram. Zobaczymy, jak będzie mi to po prostu szło, żeby nie nagrywać i nie zanudzać Państwa. Uzbrojenie szafki na wodę. Podejścia zmieniły się troszeczkę, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Tutaj będzie miejsce na pompę cyrkulacyjną. Cyrkulacja została podłączona rurą 32. 32 również została podłączona ciepła woda i zimna woda. Pozostało nam tylko do zrobienia jeszcze otuliny w tym miejscu. Jeżeli chodzi o deszczówkę, zmniejszyliśmy przekrój rury z uwagi na to, że przeliczyłem jeszcze po raz ponownie, jaka tutaj powinna być rura. 32 nie byłaby dedykowana, by była akurat tutaj za duża. Wielu na pewno znawców i fachowców będzie też sygnalizowała, że 32 tutaj nie powinno być takie duże. Mi chodziło o to, żeby przepływ ciepłej wody z bojlera albo z zbiornika CWU w bardzo dobry sposób dostarczał ciepłą wodę, z racji tego, że te dwa przewody są najdłuższe w całym gospodarstwie domowym. Zmniejszony przekrój tej rury mógłby spowodować, że niezbyt efektywnie by działała ta cyrkulacja, pobór tych dwóch nitek. Z racji tego zostało zastosowane właśnie rura 32. PEX. Proszę Państwa, możemy zastosować oczywiście inne technologie. Moglibyśmy tutaj na przykład PE zastosować, zgrzewane złączki. O co mi chodziło? O tą samą technologię, o jaką rozchodzi się z tym PEX-em 16. Tak, żeby było jasne, to są PEX-y wszędzie 16. Otóż chodzi o system niełączeniowy, czyli całość idzie sobie elegancko w tamto miejsce. Tam, gdzie mam rury, położone mam płyty GK, resztę zostanie zrobione w późniejszym okresie. Po prostu robię sukcesywnie ściany kotłowni. Na pewno zostanie to dosyć szybko zrobione, bo taka praca tak naprawdę, żeby zrobić te pomieszczenie kotłowni w całości, zajęłoby mi to około 3 godzin. Technologia, którą ja wypracowałem, kładzenia płyt GK, którą dla Państwa pewnie już zaprezentowałem na kanale, naprawdę jest bardzo szybką metodą. Dla przypomnienia, proszę zobaczyć, tutaj czerwona bletka sygnalizująca, że tu są 3 mm, na dole też są bletki i na górze też są bletki, tutaj zielone sygnalizują 5 mm, czyli różnica pomiędzy środkiem a górą jest przeskok 2 mm. Tak naprawdę niezauważalne. Ale żeby płyta była równo i dolegały idealnie płaszczyznom, należy takie coś zniwelować właśnie bletkami odpowiedniej grubości. Jak Państwo widzą, jest to przygotowana ściana do tego, żeby wkleić odpowiedni fragment płyty GK, będzie przycinany. Wracając do rozdzielni, zakończyliśmy ją, możemy ją już zamknąć i oczekiwać na to, a zrobię, przyłączę wodę i będziemy mogli wytestować to. Thank you.